Hej, 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 witam, witam, witam was wszystkich, moi mili, z tej strony witam was Kaldyrn. Jesteśmy po dosyć sporej przerwie, o ile się nie mylę, ponownie w Resident Evil 4 będziemy sobie kontynuowali. Jesteśmy w rozdziale 4.3, o ile się nie mylę. A to oznacza, że do końca gry nie zostało już nam tak daleko. Wyjechaliśmy sobie z podziemi, które poprzednio badaliśmy, przechodziliśmy. Na szczęście mamy naszego starego znajomego, sprzedawcę, u którego się zaopa trzamy. Troszkę amunicji zdobyliśmy i roślinkę. Mamy na szczęście dużo roślinek, z czego jestem zadowolony. I spray na dodatek jeszcze jeden. Przeładuję sobie może moje pukawki. Lepiej mieć to wszystko załadowane. Dobra, może niezbyt duży porządek tu jest, ale zawsze. No dobra, idziemy dalej. I tak, mamy list przy chatce. List od Ady. Która wyjaśnia nam co nieco odnośnie larw i embrionów, które posiadamy w naszym ciele. Dokładnie tak. Możemy neutralizować jego działanie i skutki tego embrionu, gdy jeszcze się nie wykluje za pomocą leków, ale gdy już się wykluje, to jedynym sposobem na usunięcie tego będzie zabieg chirurgiczny. A to nie wróży nic dobrego. Mamy maszynę do pisania, okej. Okay. Welcome! Pozbądźmy się zbędnego balastu. To też od razu sprzedamy sobie ametyst raz dwa. Zielone oko, którego mamy 7. Sprzedamy 5, nie potrzebujemy tego tyle. Czerwone oko również, 5. Lampy. Szkoda, że nie mamy niebieskich tych oczu. Tak to byśmy mieli już te lampy na maksa ulepszone, ale trudno. Mamy koronę rodu Salazar, którą również sprzedajemy. Mamy ją na maksa ulepszoną. 48 tysięcy. Thank you. What are you buying? I stuningujmy sobie co nieco. Oczywiście Reda 9. Thank you. Oczywiście strzelbę w pierwszej kolejności. Pojemność magazynka również. Thank you. Dzięki temu mamy ją ulepszoną już na maksa. Nie wiem, czy to teraz, czy w późniejszym etapie będziemy mogli wykupić jej specjalną zdolność, czyli lepszą celność na dalszy zasięg. Mamy również TMP, ale TMP na razie nie ulepszę. Poczekam do tuningu naszego Butterfly'a. Come back anytime. Troszkę amunicji zyskaliśmy do strzelby dzięki temu, no i do pistolsa 3 pociski. Zawsze coś. Okej, idziemy dalej, nie czekamy. Kolejne mroczne zamczysko, czy coś w tym stylu? Raczej nie, ale jakaś posiadłość. Prędzej. Spinel. O! Okej. Siła Reda została znacznie zwiększona. Starczą dwa celne strzały w głowę na delikwenta już tym razem. Spora oszczędność. Troszkę gotówki, bardzo dobrze. Im więcej gotówki, tym szybciej ulepszymy sobie Butterfly'a. Co my tu mamy? Spinel.
aktualnie, kiedy Red 9 jest już praktycznie na maksa ulepszony, strzelba już na maksa ulepszona, to naszym priorytetem jest właśnie ulepszenie Butterfly'a. Okej. Jest ich tam troszeczkę. Zobaczmy, czym możemy ich potraktować? Ognistym granatem. Ale stąd nie dorzucę. Chyba, że ich zwabię najpierw. Okej. Dwóch trafionych. Niezły wynik. Ktoś wchodzi. Headshot. Zdechł. I załatwimy ich w ten sposób. Tylko musimy przymierzyć nieco lepiej. Tak, żeby w głowę trafić. To jest oszczędność amunicji. Headshot. Kolejny headshot. Chyba wszyscy pozbierać to, co po nich zostało. Nie ma tragedii. Ametyst, bardzo dobrze. Tu jest pusto. Oni stali. Musimy iść do tamtych drzwi, ale tam na razie nie wejdziemy. Są zamknięte. Kolejny granat oślepiający. No cóż, mogą się przydać. Studnia. Studnia, w której nie ma nic. Okej, tu uważamy, żeby na węża nie trafić. Dobra, amunicja. Ile mam amunicji? Dobra, nie ma tragedii. No i co, schodzimy. Żeby iść dalej, nie mamy innego wyjścia. Możemy iść tylko w dół. Aha. Już sobie przypomniałem, co to za niezbyt przyjazne dla nas miejsce. Przede mną droga do daniny dla lwa, czy coś takiego. Czaszki dały się zniszczyć? Chyba nie. Aha. Pamiętam to miejsce. Niezbyt przyjazne. Właśnie, zwłaszcza przez tego typa z piłą. Najpierw pozbędę się. Delikwentów stąd. Idziecie do mnie? Okej. Dobrze, że te granaty nam poleciały.
ty będziesz tam sobie stał, bardzo dobrze. Uważamy pod nogi, są tu sidła porozstawiane. O, no właśnie. Ale przeszedłem przed chwilą obok nich i na nie nie wszedłem. No to... Na szczęście mam sporo medycznych ziółek, co już przed chwilą wam mówiłem. Więc z jednej od razu skorzystamy. Te sobie przestawiamy tu. Okej, typ z tą piłą mechaniczną jest gdzieś tam na górze. Berło. Berło, które będzie nam potrzebne. Chodź tu. Tam jeszcze jeden gdzie? Aj. Idzie nam dobrze. Nie wejdę drabiną. Tyle wam powiem. Tu są drzwi. Tu jest kolejny typ. Wiecie co? Na nich zrobię tu wyjątek. Mogłem wrócić się w sumie i ulepszyć tego butterfly'a. Okej, teraz weźmiemy shotguna. Poczekamy sobie na niego. Mały. Dobra, jeden z głowy. Idą. Okej, mamy klucz do kopalni, po to tu właśnie przybyliśmy. Nie ma! Patrzcie, ilu ich tam czeka na nas. Okej. Teraz chodźcie.
Granat by mi się przydał, ale nie mam żadnego. Żeby od tyłu nikt na mnie przyszedł. Ło, dobra, no tego użyję. Granatu. No i co? Koniec amunicji do shotguna. Nie, mam jeszcze dwa pociski. Ale brak czasu na naładowanie. Okej. Dobra, idą obaj. Tak, coś takiego nam wyjdzie z głowy, jak nie usuniemy tego gówna. Tu jest beczka, dobrze pamiętałem. O proszę, z żółtą roślinką, bardzo dobrze. Tak więc mamy najlepszy medykament w tej chwili. Dostępny. Ktoś idzie jeszcze po drabinie. I to chyba na tyle. Zatłukliśmy wszystkich, troszkę zasobów, no niezbyt dużo zyskaliśmy, raczej straciliśmy. O, był granat wybuchowy. Przydałby się. Nie stracilibyśmy tyle zasobów z tym granatem. Dobra. Jest czerwona roślinka. Tak więc zyskujemy coraz lepsze środki lecznicze. No i w tym miejscu musimy użyć klucza. Oby nie wąż, tylko jakaś amunicja. O! Dobrze, dobrze. Ta! Widzimy już czerwone przyciski, w które będziemy musieli strzelać, ale to nie będzie takie proste, będzie nam ktoś przeszkadzał dodatkowo. O, właśnie. No może ten granat nie był takim złym pomysłem. Ale musimy się pośpieszyć. Wow. Idzie do nas. Mamy shotguna. Wow. Niezły skarbiec. Chyba nic już tu więcej nie ma. Wychodzę stąd, bo jeszcze to na mnie spadnie. Okej, usuwająca się ziemia. Niezbyt przyjemne dźwięki.
ametyst. Może by taka amunicja. Dziękuję. Okej, okay, troszkę odnowiliśmy nasze zasoby. Co mamy dalej? Co na nas czeka? Aha, już wiem. Czeka nas mała przejażdżka. W końcu to kopalnia! Kolejny medykament, bardzo ładnie. Okej, sprawdźmy, może tu coś dalej jest. Da się wyskoczyć? Nie, nie da się pójść pieszo. Okej, strzelamy! I jedziemy. Polecam tu zmienić na TMP. Chociaż nie, na razie shotguna przeładujemy sobie. Teraz TMP, to jest bardzo dobra broń. No właśnie, oni starają się nam skakiwać do... wagoników. A my musimy temu zapobiec najlepiej jak potrafimy. Najlepiej zestrzeliwując ich. Zestrzeliwując ich, stracimy o wiele mniej amunicji, niż gdybyśmy pozwolili im wskoczyć do wagoników. O, w mordę, pamiętam to miejsce. O, w mordę! To było złe. Widzieliście to? Nie reload! Kurde! Musimy strzelić w dźwignię jak najszybciej. On ode mnie! Okej, TMP, szybko, jak najszybciej reload. Czyżby się powpierdalali tu wszyscy? Nie, znaczy tak, ale na szczęście oni są na jednego strzała. Gdy stoją na górze. Jak daleko jeszcze? Przejdźmy do pierwszego wagonika. Zamknij się. Okej, zaczyna się jazda. Teraz nie możemy przeskoczyć. Uwaga! Spinaj się, Leon!
Nie mam amunicji do shotguna, nie mam, okej. Nie jest źle, nie jest źle, uszliśmy z życiem. Okej, chyba dotarliśmy po to, po co mieliśmy dotrzeć. Kamień poświęcenia. I idziemy na górę. Wychodzimy. Przeszliśmy kopalnię. Wyjdziemy nieopodal naszego znajomego handlarza. A tak, miejsce, które powinniście znać. W tym miejscu właśnie opłaca się wrócić do handlarza, sprzedać to, czego nie potrzebujemy w zupełności. To właśnie robię. Ulepszę od razu właśnie Butterfly'a. Trzy pociski zmarnowałem. Znowu zrobiłem błąd, że przeładowałem broń. No nieważne. A nie, nie. Może nie zrobiłem jednak błędu. Welcome. On nie miał ulepszenia teraz dostępnego. Znaczy nie miał dostępnego ulepszenia z powiększenia magazynku. Sprzedaj. Co sprzedajemy? Spinela oczywiście raz dwa, ametysty raz cztery. Królewskie berło. 20 tysięcy oczywiście. Thank you. What are you buying? No i co? Butterfly. Is that all? Siła 24. I tempo przeładowania. Thank you. Zostało nam już tylko do ulepszenia pojemność oraz jeszcze jedna siła ognia. What are you buying? I chyba teraz mogę sobie pozwolić na ulepszenie TMP właśnie. Siłę ognia mu troszkę ulepszymy i ulepszymy mu pojemność magazynka. Zyskamy dzięki temu za darmo 50 pocisków. No i ma w magazynku 150 tym razem już. Jak widzicie. Nieźle to wygląda, coraz lepiej. Zapiszę sobie. Rozdział 3. Kreska. 4-3, dokładnie tak. I cóż, w tym miejscu się z wami rozstanę, w tym miejscu, w którym zaczynałem ten odcinek. No cóż, to jest bardzo dobre miejsce. W następnym odcinku lecimy oczywiście dalej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia niebawem. Pa, pa!